Ho, ho, ho! Witam Was dzisiaj w świątecznym odcinku, w którym przedstawię Wam top 5 najlepszych świątecznych zestawów Lego. Zapraszam! Zaczynamy! Miejsce piąte, choinka bożonarodzeniowa. I od razu wprowadzam w Was klimat świąt. Zobaczcie, jak fajnie prezentuje się ta przyozdobiona choinka. Świetnie to się prezentuje. Cena dosyć wysoka. Dzisiaj polecimy sobie od najtańszego zestawu do najdroższego. Cena tego zestawu to 200 zł bez jednego grosza. Natomiast elementy dosyć takie proste sami stwierdźcie, czy to się opłaca. Miejsce czwarte okolicznościowe sanie świętego Mikołaja. Cena identyczna 200 zł bez jednego grosza. Ale zobaczcie, co my tutaj dostajemy: kultowe świąteczne sanie Mikołaja. Oprócz samej figurki i obłędnych sani, dostajemy cztery świetne figurki reniferów. Co wy o tym sądzicie? Zestaw już był dostępny rok temu, ale w naprawdę ograniczonych ilościach. Teraz możemy go bez problemu kupić na stronie Lego. Ja ten zestaw mam i polecam każdemu fanowi Lego na święta. Miejsce trzecie, domek elfów. Świetny zestaw, za który musimy zapłacić 430 zł, katalogowo. Uwaga, zawiera 1197 elementów, przyznajcie, naprawdę sporo, ale przede wszystkim w tym zestawie dostajemy przepiękny dom, świetnie wykonany, z wszystkimi szczegółami. Ten zestaw na pewno wprowadzi Was w klimat świąt, ponieważ wygląda przepięknie. Cztery figurki elfów oraz jedna figurka Renifera to tylko dopełnienie tego pięknego domku. Zestaw pochodzi z 2020 roku, i właśnie w tym roku wychodzi z szerokiej dystrybucji. Dlatego śpieszcie się, warto zakupić ten zestaw, właśnie na święta. Miejsce drugie. Świąteczna główna ulica składająca się z 1514 elementów. W zestawie znajdziemy dwa naprawdę fajne domki. Zobaczcie, jak one są bogato przyozdobione. Przypominają klimat świąt. A w środku mamy naprawdę fajne klimatyczne wyposażenie. Choinka oraz na przykład stół bożonarodzeniowy. Ale przede wszystkim w tym zestawie mamy cudowny tramwaj, który skradł moje serce. Dlatego ten zestaw. Klasuje się na miejscu drugim. Miejsce pierwsze i kultowy dom z filmu Kevin sam w domu. Zestaw składa się z niebywałej liczby elementów, ponieważ aż 3955 sztuk. Co prawda, musimy wyłożyć około 1450 zł, natomiast to, co dostajemy, naprawdę robi wielką robotę. Z czym kojarzą Wam się święta? Na pewno z oglądaniem Kevina na Polsacie, a nie chcielibyście zakupić sobie ten zestaw i figurką Kevina odgrywać kultowe sceny z filmu. W zestawie znajdziemy pięć minifigurek, które są żywo wyjęte z filmu, w tym dwóch naprawdę ciekawych rabusiów, których nie znajdziemy w żadnych innych zestawach. Oprócz tego kultowy pojazd, którym poruszali się nasi rabusie naprawdę wygląda to prześwietnie. Mam nadzieję że dzisiejszy odcinek trochę wprowadzi was w klimat świąt, oraz na pewno piszcie, który zestaw z dzisiejszego zestawienia najbardziej wam się podoba. Dzięki za oglądanie, cześć.